pracujemy, mamy dużo wydarzeń, no nie robimy sobie wakacji. Witamy w Barwach Warmii i Mazur, audycji nadawanej w kilku stacjach radiowych i w telewizji Kopernik. W studiu Plusa i Kopernika Małgorzata Bojarska-Waszczuk, dyrektor Galerii BWA w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dyrektor, na początek pytanie zasadnicze i trochę może sprostujemy, może nie do wiarków. Galeria BWA w wakacje pracuje dzielnie, ale nie urlopuje się. Oczywiście, nie. Pracujemy, mamy dużo wydarzeń, no nie robimy sobie wakacji na 2 miesiące, absolutnie nie. To powiedzmy o tych wydarzeniach właśnie wakacyjnych, którymi może zaskoczycie mieszkańców Olsztyna. Cóż to będzie? Wystawa olsztynianki Marioli Żylińskiej-Jesztat i to jest plon jej pracy stypendialnej. Otrzymała stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego i zrobiła cykl prac dotyczących przydrożnych kapliczek warmińskich. To jest oczywiście jakaś tam transpozycja poprzez jej wrażliwość tematu. Nie są to dosłowne odniesienia, ale dosyć ciekawa propozycja. To jest pierwsza wakacyjna odsłona galeryjna. Druga w sierpniu, 2 sierpnia w piątek tym razem, otwieramy bardzo ważną dla nas wystawę. To jest wystawa malarstwa Stefana Gierowskiego. No klasyk, jeśli chodzi o sztukę współczesną. Wspaniała rzecz, duża sprawa dla nas, bardzo prestiżowa i bardzo się cieszę, że udało się tę wystawę dla Olsztyna pozyskać. I ta wystawa będzie długo, bo aż do 2 sierpnia. A z wakacyjnych wernisaży jeszcze będziemy mieć spotkanie 8 sierpnia w czwartek z Mariuszem Gutowskim, też olsztynianinem, który w tej chwili bardziej jest związany ze środowiskiem poznańskim i to będzie przegląd jego malarstwa i rysunku. To tyle, jeśli chodzi o wernisaże. Powiedzmy trochę o tych statystykach, jeśli tak mogę powiedzieć. Wakacje to jest czas, kiedy obserwujecie, że faktycznie mieszkańcy Olsztyna tłumniej niż na co dzień, jeśli tak się mogę wyrazić, odwiedzają waszą galerię. No niestety tego nie mogę powiedzieć, bo jednak słońce zawsze z nami wygrywa. Słońce, wakacje, jeziora i przyroda. Więc raczej mamy więcej gości odwiedzających właśnie w okresie jeszcze szkolnym, bo też i dużo grup szkolnych wtedy do nas przychodzi. Ale no nie jest to tak też, że galeria świeci pustkami, absolutnie, bo też przychodzi sporo turystów, którzy przyjeżdżają do Olsztyna. I też ludzie wtedy mają więcej czasu, więc mogą sobie pozwolić również na wizytę w galerii. Trochę już Pani o tym wspomniała, ale jakie będą te atuty Galerii BWA w wakacje? To, że faktycznie możemy sobie niespiesznie sztukę oglądać, sztukę kontemplować? Tak, to, że jest, że nie natkniemy się na dużą grupę szkolną, bo w ciągu roku niestety możemy trafić tak, że akurat będzie jakaś grupa szkolna z oprowadzaniem i to wtedy jest dla pojedynczego widza pewien dyskomfort, przynajmniej z mojego punktu widzenia. To, że jest chłodniej w naszej galerii niż na zewnątrz zazwyczaj jednak mimo wszystko. Tak jak mówię, no propozycja jest też ciekawa, także jest to równie dobry czas na odwiedzanie galerii jak w ciągu całego roku. Czas wolny od szkoły to jest też często czas, kiedy rodzic bierze urlop. Warto, żeby tą swoją pociechę do galerii wtedy właśnie zabrać, żeby trochę ze sztuką dziecko zapoznać? Tak, oczywiście, zwłaszcza, że nie poprzestajemy tylko na organizowaniu wystaw, ale mamy też cykl edukacyjny, więc w czerwcu, w lipcu, w sierpniu mamy propozycje też warsztatowe, będziemy mieć też propozycje, zresztą już od jakiegoś czasu praktykujemy te spotkania, warsztaty rodzinne, takie niedzielne, oprowadzania po wystawach, na koniec wystawy zwykle staramy się zrobić takie oprowadzanie. Więc no, można zadzwonić do nas, umówić się, zapytać się, jakie są warunki umówienia się na warsztaty i przyjść po prostu do nas z dzieckiem. Ustaliliśmy, że nie urlopujecie, to przypomnijmy, w jakie dni i w jakie godziny do Olsztyńskiej Galerii BWA zajrzeć można. Galeria jest czynna od wtorku, dla zwiedzających, bo pracujemy cały tydzień, dla zwiedzających od wtorku do czwartku, od 10 do 18. W piątek mamy super dzień, gdyż obowiązuje ekstra bilet po złotówce. Wtedy mamy też galerię otwartą dłużej, bo do 19, od 10. Weekendy, sobota od 11 do 19, a niedziela od 11 do 18. Także naprawdę można coś dla siebie znaleźć.
Naszym gościem była Małgorzata Bojarska-Waszczuk, dyrektor Galerii BWA w Olsztynie. Nasza audycja do obejrzenia na www.kopernik.tv. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.